Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk z Mises'a. Witamy w kolejnym odcinku czegoś, co podobnie nazywa się Misja Rothbard. Jest ze mną Aleksander Serwiński, Jakub Bożydar Wiśniewski. Miło mi Was tutaj gościć w tych pięknych okolicznościach sulejowskiej przyrody. I chcę z Wami porozmawiać o książce Henry'ego Hazlitta, Ekonomia w jednej lekcji, która nie chce się zestarzeć. Ona została wydana ponad 70 lat temu, a sprzedaje się coraz lepiej. To mogę na przykład powiedzieć z doświadczeń instytutowych, jakby coraz lepiej przechodzi rynkowy test konsumencki i sprzedaliśmy już powiedzmy około 15 tysięcy sztuk, więc jest takie pytanie, skąd ta popularność, dlaczego to jest cały czas tak dobry produkt? Myślę, że odpowiedź jest niestety dosyć smutna, to znaczy, że Hazlitt próbował wyjaśnić pewne zagadnienia ekonomiczne w sposób bardzo rzetelny, żelazną logiką, pokazać najczęściej popełniane błędy i prawdopodobnie liczył, że w efekcie te błędy będą lepiej zrozumiane i popełniane rzadziej. Tymczasem wydaje mi się, że rosnąca popularność książki i ciągły popyt na tą wiedzę, zwłaszcza wśród ludzi troszeczkę bardziej zainteresowanych, czy to ekonomią, czy polityką, wynika z tego, że te błędy są popełniane wcale nie w mniejszym natężeniu, więc utrwaliły się już w rozumowaniu i przez to ludzie cały czas, którzy bardziej troszeczkę dogłębnie starają się to przeanalizować, zrozumieć, no sięgają po tę książkę, bo jest z jednej strony bardzo rzetelna i opisuje bardzo wiele aspektów, no a z drugiej bardzo przystępna, krótka, treściwa. Można dodać pewnie, że rzeczywiście jest to książka stanowiąca kwintesencję tego, jak powinna być uprawiana dobra ekonomia i jest to książka, która podkreśla, że prawa ekonomii są uniwersalne, że są to pewne logicznie konieczne zależności, które obowiązują zawsze i wszędzie i w związku z tym ta książka nie ma prawa się starzeć, dlatego że opisuje ona rzeczywistość, która nigdy się nie zmieni, niezależnie od tego, jak bardzo chciałoby się ją podminować czy zakłamać. No a przy tym, co już słusznie kolega podkreślił, Hazlitt jako dziennikarz, a jednocześnie myśliciel ekonomiczny, stanowił bardzo rzadki przypadek, bardzo rzadkiego ptaka, to znaczy kogoś, kto z jednej strony był doskonale merytorycznie przygotowany, a z drugiej strony potrafił pisać niesłychanie przejrzystym stylem i więc jeśli chodzi o styl, to jest on godnym spadkobiercą Fryderyka Bastiata, na którego zresztą się powołuje. Natomiast jeśli chodzi o treść, czy formę uprawiania ekonomii, czy podejście metodologiczne, czy może po prostu stylistyczne, no to jest on sztandarowym i bardzo godnym reprezentantem austriackiej szkoły ekonomii, bo ktoś by mógł zasugerować, że to jest po prostu rzetelna ekonomia, czy zdroworozsądkowa ekonomia, parafrazując Wicksteeda, a tymczasem okazuje się, że no nie wszystkie tradycje ekonomiczne mogą aspirować do takiej zdroworozsądkowości, do takiej przejrzystości metodologicznej i do takiej logicznej transparentności, jaką nam tutaj Hazlitt serwuje. Także tutaj on no wszystkie atuty tradycji austriackiej, czyli tej tradycji opartej na logice werbalnej, nam prezentuje i trudno sobie wyobrazić, żeby zdeklarowany przedstawiciel innej tradycji mógł nam równie treściwe, przejrzyste i uniwersalnie aplikowalne dzieło zaserwować. Ale właśnie to jest ciekawe, bo na przykład Milton Friedman, to przecież nie zmyślaliśmy tych blerbów, to są tak prawdziwe jest. Cytaty, napisał, że wyjaśnienie funkcjonowania systemu cen, które przedstawił Henry Hazlitt, przejdzie do historii. Jest ponadczasowe, bezbłędne, niezwykłe, niezwykle pouczające, a przecież no, nie jest to chicagowskie podejście do teorii formowania cen. Raczej jest to podejście właśnie austriackie, więc to o tyle jest ciekawe, że jakby nie widział sprzeczności tutaj Friedman, którą pewnie chociaż tak nie uczył, wbrew pozorom, jak to Hazlitt pisał, tak? No, na to wychodzi, że w momencie, gdy przedstawiciel danej tradycji spotka się z dziełem rzeczywiście kunsztownym, no to stanie zawsze po stronie prawdy, a nie po stronie swoich modowych przyzwyczajeń. Hazlitt to napisał w latach 40.
i tam wtedy, powiedzmy, związki zawodowe były dużo silniejsze, tak? No, trochę się krajobraz gospodarczy zmienił od tego czasu, ale jakby co wydaje wam się, jakby, jak napisałby tę książkę dzisiaj? O czym przede wszystkim te kolejne lekcje ekonomii by były? Myślę, że w dzisiejszych czasach sytuacja z jednej strony w kilku takich ważnych sektorach się poprawiła, to znaczy, jeżeli chodzi na przykład o handel międzynarodowy, mamy lepszą sytuację, jeżeli chodzi o rynki finansowe, mamy troszeczkę może międzynarodowe, tutaj mamy troszeczkę deregulację, niektóre zawody zostały zderegulowane, ale de facto największym problemem chyba jest cały czas rosnący fiskalizm, coraz wyższe podatki, coraz wyższa redystrybucja, postępujący udział państwa w PKB. Być może książka mogłaby mieć identyczną strukturę i identyczną treść, ona jest bardzo aktualna, ale może troszeczkę inaczej powinny być w niej współcześnie postawione akcenty, przy czym nie sprawia to, że w jakimkolwiek stopniu ona się zdezaktualizowała. Myślę, że Hazlitt mógłby więcej napisać na temat inflacji i na temat różnych form, jaką ona współcześnie przyjmuje, a jakich może wówczas nie przyjmowała. Mógłby pisać o takich skutkach inflacji, jak rozdymanie baniek na rynku aktywów, mógłby pisać o takim wpływie inflacji, jak monetyzacja coraz to bardziej rosnącej bańki długu, mógłby napisać o tej konsekwencji inflacyjnego przyrostu podaży pieniądza, jaką jest zombifikacja firm, czyli mógłby, no właśnie, nawiązując do tej sztandarowej lekcji Bastiata, patrzenia nie tylko na to, co widać, ale również na to, co nie widać, mógłby wskazywać na to, że ta inflacja zawsze się gdzieś pojawi, zawsze zniekształci strukturę produkcji, zawsze zniekształci strukturę motywacji w złym kierunku. Więc myślę, że tutaj miałby pole do popisu, zwłaszcza, że mógłby podjąć próbę napisania tak przejrzystym, tak logicznym językiem opisania tych zjawisk, które z uwagi na złożoność rynków finansowych, z uwagi na biurokratyczne zapętlenie tych procesów czasem pozostają ukryte przed oczami laika. No tak, bo Hazlitt już tak w tych felietonach swoich do Newsweeka, z których powiedzmy był znany szerokiej publiczności, oprócz tej książki, na przykład bardzo ostro krytykował system z Bretton Woods, który dzisiaj by nam się wydawał prawie że standardem złota, tak? To był przecież już tak dobry system, że jakby trudno te właśnie inflacyjne okropności dzisiejszego świata, które niekoniecznie się w zmianach CPI przejawiają, jasno jakoś to wyłożyć, tak? Bo przecież ta bankowość centralna jest takim wielkim molochem, który zagarnia kolejne ważne części systemu kapitalistycznego, tak, i coraz bardziej jest aktywna na rynkach finansowych wszelakich, więc to z pewnością jest ten obszar interwencji, gdzie dobrego wyjaśniania szkodliwych skutków jest chyba potrzeba największa. Tutaj bym się chyba z Jakubem zgodził, że to byłaby najbardziej pilna misja dzisiaj. Jeszcze coś może wam się tutaj kojarzy? Znaczy, wydaje mi się przede wszystkim, że patrząc na całokształt, myślę, że Hazlitt nie miałby dla nas dobrej wiadomości. To znaczy, myślę, że jeżeli zerknąłby na całokształt, to mógłby uznać, że sytuacja jest gorsza niż w momencie, w którym pisał książkę, że te problemy się pogłębiły, wystąpiły nowe, wynikające tak naprawdę z kolejnych regulacji, z popełniania tych samych błędów, o których pisał. Więc mamy tutaj logiczne następstwa, których przewidzieć nie mógł, bo być może nie sądził, że konsekwentnie będziemy szli w złym kierunku. Pytanie tylko, co dzisiaj by zaproponował, jaka dzisiaj byłaby jego diagnoza, czy faktycznie wszystko byłoby w ten sam sposób prosto logicznie wytłumaczone, ponieważ świat się też komplikuje, te zawiłości stają się coraz bardziej trudne. W momencie, kiedy mamy banki centralne, globalną gospodarkę, wszystko poszło do przodu, ekonomiści, powiedzmy, innych szkół też mają bardzo rozbudowany dorobek i coraz szerzej starają się argumentować jednak za swoimi metodami. To nie jest tak, że tu mamy jakąś postępującą barbaryzację, że wszystko się dzieje bezzasadnie, bez jakiejkolwiek podstawy, bez próby uzasadnienia. Czy w dzisiejszym świecie dałoby się wszystkie jego zawiłości ekonomiczne wyjaśnić w tak prosty i przejrzysty sposób? Czyli to jest to jakieś zadanie, ale myślę, że mógłby sprostać. Też nie wiem, czy bym się zgodził z tym stwierdzeniem, że ekonomia się komplikuje, czy
rozwija się w sensie konstruktywnym, o ile w przypadku wąsko rozumianej ekonomii profesjonalnej, no to rzeczywiście może ona w coraz większym stopniu uciekać w żargon, a tym samym skazywać się na kompletną nieistotność w oczach laika. O tyle tak zwana ekonomia popularna chyba przyjmuje coraz bardziej groteskowo wulgarne formy. Na przykład to, co jest zupełnie gołosłownie nazywane nowoczesną teorią monetarną, to jest bezprecedensowo wulgarna forma keynesizmu czy też czartalizmu. I wydaje mi się, że to nie zawiłe, wielopiętrowe, ekonomiczne argumenty są najlepszą bronią na walkę, najlepszą bronią w zakresie walki z tego rodzaju szarlatanerią, no, tylko właśnie dosadny, cięty, przejrzysty, trafiający w sedno język, który jak, no, jak szpada muszkietera, te wszystkie zawarte tam u podstaw szarlatańskie założenia przecina. I myślę, że tutaj tym większe pole by było do popisu. Nie, może niekoniecznie dla głębokiego i kompleksowego teoretyka jak Mises, ale dla zdolnego stylisty i polemisty takiego jak Hazlitt. A jakby jakiś zarzut, z którym się gdzieś tam spotkałem a propos Hazlitta, byłby taki, że on za bardzo właśnie skupiał, powiedzmy, na programie negatywnym, że głównie krytykował błędy, a za mało w tej książce jest wyłożenia tej poprawnej ekonomii. Czy byście się z tym zgodzili? Nie wydaje mi się, dlatego że jedną z głównych lekcji, która się, no to jest część tego, co Hazlitt nazywa jedną lekcją, to jest stwierdzenie, zupełnie zdroworozsądkowe, ale właśnie myślenie ekonomiczne jest niezbędne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że z destrukcji nigdy nie może brać się nic konstruktywnego. Z niewolnictwa nigdy nie bierze się produktywność. Z konsumpcji nigdy nie bierze się produktywność. Z wojny nigdy nie bierze się społecznie pożyteczna innowacyjność. Z prób blokowania postępu technologicznego nigdy nie bierze się jakaś spójność społeczna czy ekonomiczna stabilność. I jako że Hazlitt w swojej książce obnaża rozmaite formy destrukcjonizmu, każdy rozdział poświęca obnażeniu jakiejś formy destrukcjonizmu, to de facto drugą stroną medalu tego analitycznego podejścia jest obnażanie konstruktywnego potencjału ekonomii, tylko że ten konstruktywny potencjał ekonomii nie ma zupełnie nic wspólnego z jakimiś domorosłymi próbami sterowania gospodarką, czy też nadawania jej impetu rozwojowego. No to już jest zadanie ogółu produktywnych członków społeczeństwa. Począwszy od pracowników najemnych, a skończywszy na przedsiębiorcach i innowatorach. Myślę, że osoby, które podają to jako zarzut, tak naprawdę nieuważnie zapoznały się z tą książką i lekarstwem, jakie sugeruje nam Hazlitt. To znaczy, one oczekiwałyby pewnie swojego rodzaju pozytywnych postulatów, które jakiś oświecony ustawodawca czy jakiś centralny planista powinien wdrożyć, żeby jednocześnie było lepiej i uniknąć problemów, które opisuje Hazlitt. Tylko może to wynikać albo z takiej bardzo roszczeniowej postawy co do ekonomii, to znaczy, że faktycznie da się nią sterować, tylko wystarczy uniknąć pewnych podstawowych błędów, albo z drugiej strony właśnie z niezrozumienia tematu. Oczekiwanie właśnie jakiegoś wielkiego, pozytywnego programu sugeruje, że tak naprawdę samo wskazanie, czego robić nie należy, nie jest wystarczającym lekarstwem, nie jest wystarczającą lekcją dla nas. Dobrze, więc w takim razie zgodnie niestety ustaliliśmy, że bez żadnych kontrowersji, że książkę dalej trzeba czytać nawet 70 lat po wydaniu, więc polecamy wszystkim, tak jak to było i wcześniej, i dzisiaj, i pewnie jutro dalej też będziemy polecać ekonomię w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta. Jeśli zwłaszcza jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę z ekonomią, to jest to lektura świetna, a jeśli myślicie, że jesteście już zaawansowani, to też warto przeczytać, bo może się okazać, że pewnych spraw nie przemyśleliście tak głęboko, jak zrobił to Hazlitt w tej właśnie niby publicystycznej i popularnej książce, ale w wielu miejscach wyjątkowo mądrej i przemyślanej. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję bardzo.